Przepraszam bardzo. Czy to pan jest zainteresowany w broni? Ja jestem porządnym polskim dyplomatą. Nie można jakoś delikatniej. O, na przykład. O. Przepraszam bardzo, czy to pan jest zainteresowany w sprzedaży pewnej ilości roślin? Tak, posiadamy bardzo szeroki asortyment rozmaitych roślin. Osobiście poleciłbym panu te tataraki. Przepraszam, co? No, tataraki. A jakiego rodzaju jest ten tatatatarak? To jest nasza krajowa hodowla według koncepcji botaników radzieckich. Z kukurydzą? Przepraszam, nie rozumiem. No z kolbami? No więc część tataraków jest z kukurydzą, a reszta krótkie. I do każdego tataraka dodajemy po 500 nasionek. Przepraszam, jaka jest średnica łodygi? Normalnie, 9 mm. A zasięg zasiewu? Do 1,5 km trafia pan w grządkę. Proszę pana, interesują nas jeszcze te takie cebulki. Zaczepne czy obronne? Nie wiem, wie pan, to są z takim uchwytem. Ze szczypiorem. To te bez szczypiora. To obronne. To oczywiście posiadamy. A proszę pana, a jak to działa? Normalnie. Tam z cebulki wystaje taki kiełek. To pan go wyrywa, liczy do 3 i szybko sadzi. To jest też z naszych laboratoriów? A co złe? Nie, dobrze, wie pan, nie wiem, czy mi się to przyjmie na południu Europy. To się wszędzie przyjmie. Żeby pan widział, jak to kwitło w Afganistanie. Przepraszam, jak duży areał zamierza pan obsadzić? Wie pan, ja to liczę inaczej. Ja to potrzebuję tak dla 500 rolników na tydzień kampanii. To ze 200 skrzynek będzie. Proszę pana, to nie zacznie wegetować w transporcie? Wykluczone. Zarodniki się wykręca i transportuje osobno. Aha. Proszę pana, teraz jestem zainteresowany też w takich... Jestem słaby z botaniki, ale takie płaskie, co to się zakopuje płytko, że niby ich nie ma, ale jak stanie, jak to... Sadzeniaki. Okopowe. O. Sadzeniaki. To ma być do rozsady piechotnej czy czołgowej? Czy przeciwko zmechanizowanemu sprzętowi rolniczemu? Proszę pana, ja bym to chciał użyć przeciwko innym rolnikom. Czyli piechotne sadzeniaki. Tak. To oczywiście posiadamy. Dużo tego potrzeba? Ja chciałbym obsadzić miedzę. A miedza długości? 900 kilometrów. To ze 200 skrzynek potrzeba. Proszę pana, a teraz tak trochę poważnie, wie pan, chcielibyśmy nawóz sztuczny. Sztuczny? Czy hodowany laboratoryjnie. Uła. A co konkretnie pan ma na myśli? Uran. Uryn. Może lepiej mówmy mocznik. Mocznik. Jakie ilości, przepraszam? Raz, dwa, trzy silosy. O, to będzie drogo kosztować. My mamy bogate laboratoria, tam się aż palą, żeby coś rozszczepić. No oczywiście posiadamy pręty mocznikowe. Mocznik. Wzbogacone po 6 kilo sztuka, ale wie pan, to jest trudne w transporcie, bo to są długie laski. No nie, my jesteśmy zwyczajni długi lasek, wie pan. Na jaki kraj pisać papiery wywozowe? No jak zwykle, na Grenlandię. Na Grenlandię. No dobra, to wszystko wiem. Za tydzień o tej porze z pieniędzmi. Przepraszam bardzo, ja zapominam, tak? Zawsze, z kim mam do czynienia.
wiceminister Kazimierz X. Oczywiście rolnictwa. Aha, pan pozwoli, marszałek Zoran X, marszałek oczywiście polny.